Kiedy zobaczyłem pierwszy zwiastun animowanych chłopów, byłem absolutnie zachwycony. Moje oczekiwania wystrzeliły ponad jakiekolwiek racjonalne normy i podejrzewam, że nie byłem w tej sytuacji odosobniony. Zapowiedziany film miał być adaptacją powieści polskiego noblisty, a w warstwie wizualnej hołdem dla malarzy tworzących w okresie Młodej Polski. Jeśli dodamy do tego muzykę o ludowym brzmieniu, która już na etapie zwiastunu koncepcyjnego powodowała gęsią skórkę, dostajemy produkcję absolutnie unikatową. Film, który całym swoim jestestwem reprezentowałby polską kulturę i sztukę. Pojawiły się jednak też obawy o to, czy film nie okaże się być przerostem formy nad treścią, co niektórzy zarzucali twojemu Wincentowi. Czy chłopi są produkcją lepszą i dziełem, które może odnieść podobny sukces na arenie międzynarodowej? No i jak było z tym AI, którego użycie zarzucają twórcom niektórzy krytycy? Jeśli chcecie wiedzieć, oglądajcie dalej. Chłopi powstawali przez 3 lata. Na potrzeby filmu namalowano 40 tysięcy obrazów olejnych, do których stworzenia zużyto 1350 litrów farby. Jaki jest efekt końcowy? To jeden z najlepszych, najbardziej klimatycznych polskich filmów ostatnich lat. Produkcja, którą powinien zobaczyć każdy, a zarazem dzieło, którym z dumą będziemy mogli chwalić się za granicą. Film, który ma ogromną szansę, by dorównać, a nawet przebić sukces twojego Wincenta. Podobnie jak w przypadku poprzedniej produkcji tych twórców, przyzwyczajenie się do wyjątkowej formy wizualnej tego filmu może zająć widzowi dłuższą chwilę. Jednak już po kilku minutach można się w tym świecie zatracić, co zapewne nikogo nie zdziwi. To, że mocną stroną tego dzieła będą aspekty wizualne, było wiadomo już w zasadzie od pojawienia się teaserów i pierwszych zwiastunów. Ostatnio na naszym kanale pojawił się materiał dotyczący easter eggów w polskich filmach. I myślę, że tegoroczna adaptacja Chłopów mogłaby się do niego na spokojnie załapać. W końcu, jakby nie patrzeć, ten film to jedno wielkie nawiązanie do twórczości artystów tworzących w okresie Młodej Polski, Leona Wyczółkowskiego, Ferdynanda Ruszczyca i oczywiście Józefa Chełmońskiego, którego obrazy dosłownie ożywają na ekranie. Tym, co ten film robi najlepiej, jest klimat, który udaje mu się stworzyć i to, jak bardzo wciąga nas w ten świat. Największą zasługę ma w tym chyba muzyka, która jest po prostu wybitna. Stylistycznie śmiało można ją porównać do soundtracku z Wiedźmina 3 i wiem, że podobnego porównania użyłem już przy okazji omawiania Znachora, ale tutaj jest ono jeszcze bardziej adekwatne. Gdybym miał użyć do jego opisania jednego słowa, to byłoby nim słowiańskość. Naprawdę, znakomite są te ludowe brzmienia. Szczerze mówiąc, jestem trochę zły, że jeszcze nigdzie nie ma playlisty z muzyką z tego filmu, bo gdyby była, to pewnie słuchałbym jej na zapętleniu przez ostatni tydzień. Mogłoby się wydawać, że ten niesamowity klimat będzie laurką dla polskiej wsi. I faktycznie początek filmu pokazuje obraz swojskiej beztroski. Z czasem przekształca się on jednak w coś bliższego rzeczywistości, idealnie odtwarzając pełen uprzedzeń krajobraz społeczny ówczesnej polskiej wsi. Mamy tutaj dwie strony medalu. Z jednej strony wyidealizowany obraz polskiej prowincji, a z drugiej wszelkie jej mankamenty. Trudno nie zobaczyć w tym filmie lustrzanego odbicia naszej współczesnej rzeczywistości. Historia ta wydaje się jednak być czymś na tyle uniwersalnym, że zapewne odnajdzie się w niej też widownia międzynarodowa. Fantastyczną robotę zrobiły osoby odpowiedzialne za casting do tej produkcji, dobierając aktorów, którzy wydają się być stworzeni do wcielenia się w postaci wykreowane przez Reymonta. Mirosław Baka dosłownie stał się Boryną wyrwanym ze stron powieści. Robert Gulaczek, wcielający się w jego syna po raz kolejny po roli Van Gogha, udowadnia swój aktorski kunszt. Ogromne wrażenie robi też Kamila Urzędowska, której Jagna jest po prostu zjawiskowa. Z kolei na drugim planie bryluje Sonia Bohosiewicz, Ewa Kasprzyk i Sonia Mietielica. Zawsze czuję się trochę dziwnie, oceniając aktorstwo w produkcjach Welshmanów. No bo można się zastanawiać, jak duża zasługa w tych filmach leży po stronie aktorów, a jak wiele zależy od właściwego oddania ich mimiki i mowy ciała w samej animacji. Dlatego obok odtwórców głównych ról chciałbym pochwalić też artystów, których zadaniem było odtworzenie ich gry aktorskiej. Tym, co może być dla niektórych wadą i trochę wybić z tej historii w trakcie seansu, jest widok kilku znajomych twarzy. Z jakiegoś powodu nie przeszkadza to aż tak przy Mirosławie Bace czy Soni Bohosiewicz, ale widok animowanej Małgorzaty Kożuchowskiej, Julii Wieniawy czy Macieja Musiała jest trochę dziwny. Przyznam szczerze, że mnie też to na moment wybiło z immersji, co wcale nie oznacza, że wymienieni aktorzy zagrali źle. Zwłaszcza Kożuchowska, której postać przechodzi na przestrzeni filmu ogromną przemianę, notuje tutaj naprawdę udany występ. A mówię to jako osoba, która naprawdę nie przepada za tą aktorką. Wieniawa ze swoim folkowym śpiewem też całkiem nieźle wpasowuje się w całość tej produkcji. Do ich obecności da się z czasem przyzwyczaić, choć taki, a nie inny dobór aktorów sprawia, że przez chwilę można mieć poczucie oglądania odcinka Rodzinki.pl na kwasie. Wychodzi więc na to, że przy okazji takiego filmu jak Chłopi, paradoksalnie lepiej jest skorzystać z tych mniej opatrzonych twarzy, choć wiadomo, że widok gwiazd, nawet jeśli są zanimowane, może przyciągnąć do kina ich fanów.
Moim jedynym większym zarzutem do tego filmu jest to, że mniej więcej w połowie trochę gubi on tempo. Szybko je później odnajduje, ale wydaje mi się, że pewne wydarzenia mogły nastąpić odrobinę wcześniej, a inne były trochę przeciągnięte. Choć szczerze mówiąc, trudno mieć pretensje o przeciąganie scen, na które patrzy się z taką satysfakcją. Część z Was zapewne zastanawia się, czy nowy film Doroty Kobieli-Welshman i Hugh Welshmana jest lepszy od poprzednika. I to jest akurat coś, co można stwierdzić z całą stanowczością. Chłopi są zdecydowanie lepsi od twojego Vincenta. I to w sumie pod każdym względem. Technika, która lata temu zachwyciła nas przy produkcji o losach holenderskiego malarza, zachwyca nadal. Odczuwalny jest jednak pewien progres. Vincent był filmem dużo bardziej statycznym. Tymczasem chłopi znacznie częściej starają się odtwarzać ruch kamery. Na samym ekranie dzieje się znacznie więcej niż w Vincencie, który składał się głównie ze scen gadanych. Mamy tutaj mnóstwo sekwencji tanecznych, które robią naprawdę niesamowite wrażenie swoją kolorystyką i odtworzeniem ruchu. Jednak pomijając aspekty techniczne, ten film ma przede wszystkim lepszy scenariusz. Największą wadą filmu o Van Goghu była jego fabuła, która była mimo wszystko dość przeciętna. W przypadku chłopów jest zupełnie inaczej. Czy więc chłopi mają szansę powtórzyć, albo wręcz przebić sukces Vincenta? Też bardzo chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Widzę dwie możliwości. Jedna z nich jest skrajnie optymistyczna, a druga skrajnie pesymistyczna. Zacznę od optymistycznej. Jeśli film zostanie dobrze przyjęty za granicą, to ścieżka do nagród stoi otworem. Zawężając to do samych Oscarów, wierzę, że film ten ma naprawdę duże szanse na nominację w więcej niż jednej kategorii. Dostrzegam jednak kilka czynników, które mogą stanąć na drodze tego sukcesu. I teraz pora na ten trochę bardziej pesymistyczny wariant. Obawiam się, że na Zachodzie mogą uznać tę produkcję zwyczajnie za powtórkę z rozrywki. Vincent spotkał się z takim uznaniem przede wszystkim dlatego, że był filmem jedynym w swoim rodzaju, produkcją niepodobną do jakiejkolwiek innej, dziełem, które pokazało coś zupełnie nowego. Chłopi, mimo że są produkcją absolutnie unikatową i zwyczajnie lepszą, nie mogą już aż tak bardzo opierać się na tym argumencie. Powieść Raymonta, mimo że nagrodzona Noblem, poza Polską nie ma absolutnie żadnego podjazdu do rozpoznawalności Van Gogha. Na nikim poza naszym krajem raczej wrażenia nie zrobią też kadry nawiązujące do twórczości młodopolskich artystów, takich jak choćby Józef Chełmoński. No i pozostaje ostatnia kwestia, czyli rozwój AI, którego twórcy nie mogli przewidzieć, kiedy rozpoczynali pracę nad tym projektem. Produkcja Kobieli, podobnie jak Vincent, jest wynikiem współpracy rzeszy artystów, którzy własnoręcznie malowali te kadry. Tak samo jak przy okazji Vincenta, film powstał w wyniku współpracy malarzy tworzących obrazy malowane farbą olejną i artystów tworzących techniką malarstwa cyfrowego. Twierdzenie, że w tym filmie wykorzystano obrazy wygenerowane przez AI, to zwyczajna ignorancja, zwłaszcza że jest to w zasadzie niemożliwe. Ta produkcja powstawała latami. Tymczasem dynamiczny rozwój AI i jego rozpowszechnienie przypada na bieżący rok. Gdyby chłopi mieli swoją premierę rok temu, tak jak pierwotnie planowano, to nikt by im czegoś takiego nie zarzucał, bo mało kto wtedy w ogóle znał te narzędzia. Niestety znajdą się znawcy, którzy wbrew zapewnieniom twórców będą twierdzić, że jest inaczej. Temat zainicjował jeden z najbardziej rozpoznawalnych krytyków w Polsce, czyli Tomasz Raczek. W swoim poście na Facebooku napisał on, że chłopi powstali z wykorzystaniem AI i porównał jakość filmu do wyrobów czekoladopodobnych. Powoływał się przy tym na informacje od osób rzekomo pracujących przy tym filmie. Niestety nie powiedział konkretnie, o kogo chodzi i nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich słów. Co jednak jest tym wszystkim najbardziej kuriozalne, wykłócał się w komentarzach z osobami, które faktycznie przy tym filmie pracowały i postanowiły sprostować jego doniesienia. Wedle ich relacji brano pod uwagę wykorzystanie AI i podjęto nawet taką próbę, ale wynik nie był satysfakcjonujący. Co więcej, zapraszali oni nawet krytyka do swojego studia, by pokazać, jak wyglądała realizacja filmu zza kulis. Niestety wszystko wskazuje na to, że pan Raczek z zaproszenia nie skorzystał, bo zapewne dostalibyśmy już jakieś sprostowanie. Niestety niesprawdzone informacje mają to do siebie, że nawet jeśli zweryfikuje się je negatywnie, to nie można się od nich zupełnie uwolnić. I niestety pod postem pana Raczka można znaleźć dość wiele komentarzy napisanych przez osoby, które zaufały mu na słowo, uznając go poniekąd słusznie za jakiś autorytet w dziedzinie kinematografii. Pozostaje nadzieja, że tej niefortunnej wypowiedzi nie wyciągną w sezonie nagród zagraniczne media, które nagłośnią wątpliwości jednego z czołowych polskich krytyków i zasieją je wśród zagranicznych widzów, którzy będą na takie plotki pewnie jeszcze bardziej podatni niż polska widownia. Mógłbym dość nieelegancko powiedzieć, że to podręcznikowy przykład srania do własnego gniazda, ale zachowam resztki kultury i tego nie powiem. A już mówiąc zupełnie poważnie, po osobie zajmującej się tym fachem tak długo i z takim powodzeniem jak Tomasz Raczek, można oczekiwać trochę bardziej przemyślanych wypowiedzi. Naprawdę szkoda, że nie zastanowił się dwa razy przed napisaniem tego, co napisał i że nie potrafił później przyznać się do błędu. O tym, jak idiotyczny jest ten zarzut, można przekonać się na własne oczy, porównując chłopów do wykonanego przez AI intra Marvelowego Secret Invasion. Sztuczna inteligencja jest zwyczajnie za mało zaawansowana, by uzyskać efekt na tyle przekonujący, jak to, co można było zobaczyć w chłopach. A nawet gdyby była w stanie coś takiego zrobić,
zrobić, to pewnie koszty takiej usługi byłyby na tyle powalające, że na ich pokrycie nie byłoby stać żadnego polskiego twórcy. Po seansie chłopów poprosiłem Was na naszym TV filmowym Instagramie o pytania, na które spróbuję teraz odpowiedzieć. Warto? Tak. Czy treść fabularna dorównuje pięknie wyglądającej formie? Domyślam się, że powodem tego pytania było to, jak nierówny pod tym kątem był Vincent. Największą wadą filmu o Van Goghu była jego fabuła, która była mimo wszystko dość przeciętna. Pamiętam, że sam wtedy broniłem tego filmu i że byłem strasznie zły, że nie wygrał Oscara, ale pomijając niezwykłą pionierską formę polskiej produkcji, Coco, które wówczas wygrało, było zwyczajnie lepszym filmem i z perspektywy czasu zgadzam się z tamtą decyzją Akademii. Uważam, że chłopi stoją fabularnie na dużo wyższym poziomie niż poprzednie dzieło tych twórców. Może wynika to z faktu, że tym razem mamy do czynienia ze scenariuszem adaptowanym, a nie oryginalnym, a może po prostu zostały wyciągnięte wnioski z błędów, które popełniono przy okazji poprzedniej produkcji. Jakkolwiek by nie było, dostaliśmy po prostu znacznie bardziej angażującą historię, która dużo lepiej oddziałuje na emocje widza. Czy film ma szansę na Oscara? Myślę, że tak. I to zarówno w kategorii filmów animowanych, jak i kategorii filmów międzynarodowych. Dużo zależy od tego, jak zostanie przyjęty za granicą, a zwłaszcza w Stanach. Wspomniałem wcześniej, że część zachodnich widzów może uznać tę produkcję za powtórkę z rozrywki. Chłopi prezentują oczywiście nową jakość, ale siłą rzeczy nie będą tak ogromnym powiewem świeżości, jakim dla wielu był Twój Vincent. Należy też pamiętać, że poprzednik opowiadał jednak o postaci globalnie znanej, którą kojarzył w zasadzie każdy. Chłopi są pozbawieni tego magnesu, jakim przy okazji poprzedniego filmu była postać Van Gogha. Promocja z pewnością na każdym kroku będzie podkreślać, że to film twórców Twojego Vincenta i adaptacja powieści nagrodzonej Noblem, ale to jednak nie do końca to samo. Nie oszukujmy się, Oscary to konkurs popularności i naprawdę wiele zależy od tego, jak zostanie poprowadzona kampania tego filmu za granicą. Jeśli chłopom uda się powtórzyć zagraniczny sukces Vincenta albo Zimnej Wojny, na co zdecydowanie mają potencjał, to jakieś szanse na pewno są. Pojawiło się też kilka pytań o to, czy jest to dobra ekranizacja i będę z wami szczery, nie wiem, bo chłopów czytałem już naprawdę dawno temu, w liceum i nie pamiętam szczerze mówiąc tej książki zbyt wiele. W samym filmie na pewno brakuje kilku wątków, które poruszał tam Raymond, ale to standard przy adaptacjach literatury. Wydaje mi się, że produkcja ta nie odbiega za bardzo od pierwowzoru, ale momentami stosuje rozwiązania, które po prostu działają lepiej w ramach opowieści filmowej niż literackiej. Pamiętam, że ktoś też pytał, czy seans chłopów pomoże przed maturą. Jeśli ktoś chciałby odnosić się do samego filmu, to zdecydowanie tak, ale nie udawałbym na waszym miejscu po obejrzeniu tej produkcji, że czytałem książkę. Trudno o dzieło, które byłoby lepszą laurką dla polskiej kultury i sztuki, a zarazem trudną do przełknięcia pigułką komentującą naszą współczesną rzeczywistość. Z ekscytacją będę czekał na kolejny projekt Doroty Kobieli-Welshman i Hugh Welshmana. Wierzę, że chłopi to nie jest ich ostatnie słowo. Ich kolejny projekt w swojej formie będzie pewnie podobny do poprzedników i będzie nawiązywał do istniejących już dzieł znanych malarzy. Dlatego chciałbym zaproponować małą zabawę w komentarzach. Bardzo chętnie usłyszę wasze pomysły na nowy film od twórców Twojego Vincenta i chłopów. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo chciałbym zobaczyć postapokaliptyczny horror w stylistyce prac Zdzisława Beksińskiego i myślę, że taka produkcja miałaby też szansę na ogromny sukces za granicą. A jakie są wasze propozycje? Odmykam dyskusję i do usłyszenia.